Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, witam w kolejnym odcinku wideobloga i od razu zapowiadam, że ponieważ są wakacje, trochę życie polityczne spowolniło. Zresztą zobaczą Państwo, że w tym wideoblogu tematów stricte politycznych właściwie nie będzie. To i wideoblog będzie się pojawiał trochę rzadziej, ale proszę się nie martwić, wideoblog zostaje. Zamierzam kontynuować jego nagrywanie i po sierpniu to wróci już do tej normalnej, mniej więcej cotygodniowej. Częstotliwości. Natomiast chciałbym zapytać Państwa, czy uważają Państwo, że warto zrobić to, co zrobili już niektórzy moi koledzy, którzy zajęli się podobną działalnością wideoblogową: to znaczy, czy warto spróbować zaapelować, poprosić Państwa o wsparcie tej konkretnej działalności na którymś z patronackich portali. Ja mam do tego stosunek ambiwalentny, to znaczy, z jednej strony, to jest rzeczywiście praca, która zajmuje sporo czasu i wysiłku, wbrew pozorom, i e, którą na razie wykonuję pro bono. Z drugiej strony, mam takie poczucie, że być może jestem Państwu po prostu to winien, bo przecież Państwo finansują moją pracę w innych miejscach, płacąc na przykład za te gazety, w których pojawiają się moje teksty. Nie wiem, nie jestem do tego pomysłu bardzo przywiązany. Chciałbym, żebyście Państwo w komentarzach napisali, co Państwo o tym myślą. Czy warto, czyli byliby Państwo gotowi wspierać taką działalność regularnymi, niewielkimi wpłatami, bo przecież nie mówimy tutaj o jakichś wielkich sumach. Ciekaw jestem, jaki wniosek z tych komentarzy wyniknie. Na razie pozostaje mi tylko zachęcić Państwa, żebyście Państwo. Zasubskrybowali ten kanał, a jest tych subskrybentów już ponad 5 tysięcy, za co bardzo dziękuję. No i oczywiście, wiedzą Państwo, jak to działa. Jeżeli ustawią Państwo powiadomienie, no to dostaną Państwo informację o tym, że nagrałem kolejnego wideobloga i że on znów pojawił się na tym kanale. Pierwsza sprawa, o której chciałem powiedzieć, to Szwecja. Szwecja, jak Państwo wiedzą. Stała się chłopcem do bicia dla wszystkich zwolenników głębokiego lockdownu. Wtedy, kiedy myśmy tkwili w kompletnym zamrożeniu, to Szwedzi wręcz przeciwnie pozostawili bardzo dużo zdrowemu rozsądkowi swoich obywateli. To zresztą miało dosyć głębokie korzenie w podejściu Szwedów do własnego państwa, w szwedzkiej kulturze. To jest w ogóle inny i odrębny temat, ale rzeczywiście bardzo. Interesujący, zresztą z wnioskami niekoniecznie dla nas dobrymi. To znaczy, można by wyciągnąć taki wniosek, że Polacy bez państwowego bicza nie są w stanie właściwie w żadnej sprawie się zorganizować. Ale jak mówię, to jest na osobne rozważania. W każdym razie ja i w marcu, i w kwietniu, tym bardziej, kiedy ta różnica pomiędzy Szwecją a Polską i innymi krajami, które zamknęły się całkowicie, była bardzo widoczna, ja wtedy Sygnalizowałem, że sens będzie oceniać efekty szwedzkiej strategii za jakiś dopiero czas, a nie od razu. No, oczywiście wiedzą Państwo, jak wtedy to było komentowane, że Szwedzi urządzają masową eutanazję starszych ludzi, że my tutaj jesteśmy tacy wspaniali, że nasz wspaniały rząd zapobiegł tutaj tragedii, bo wiadomo, samochody z trumnami. No, wszystkie te. Opowieści zresztą w dużej części zmyślone albo oparte na różnego rodzaju fałszywkach krążących w internecie. No i co się okazuje po tych paru miesiącach? Po pierwsze okazuje się, że w Szwecji liczba nowych przypadków bardzo mocno spadła. I spadła bardzo mocno liczba zgonów, i że w tej chwili, my z naszymi mniej więcej 500 nowymi przypadkami dziennie, a pamiętajmy przecież, że to jest oczywiście funkcja tego, ile testów się wykonuje, no, jesteśmy grubo przed Szwecją. To zresztą jest również efekt, który, no nie chwaląc się, ale przewidziałem. Proszę sięgnąć do moich tekstów z marca i kwietnia, zwłaszcza z marca, z drugiej połowy, gdzie bardzo wyraźnie pisałem, jeżeli Zamknie się wszystko. Jeżeli wprowadzi się różne zamordystyczne zakazy, to efekt będzie taki, że w momencie kiedy te zakazy będą lub nakazy będą poluzowywane, ludzie uznają, że wszystko się skończyło, ponieważ nie są w stanie w takim reżimie trwać zbyt długo i odbije to w drugą stronę. I dokładnie tak się w Polsce właśnie stało. To znaczy, w momencie, kiedy tuż przed wyborami, zwłaszcza pan premier ogłosił, że właściwie jest już po epidemii, no to wszyscy uznali, proszę bardzo, po epidemii. I tak jak byłem przeciwnikiem na przykład noszenia masek, zakrywania twarzy w przestrzeni otwartej, co było po prostu kompletnym idiotyzmem, tak jestem zwolennikiem noszenia masek w przestrzeni zamkniętej, bo to. Nie jest specjalnie uciążliwe. Nie siedzimy przez cały dzień na przykład w sklepach czy na stacji benzynowej. A proszę zobaczyć, jak bardzo ludzie tego nie przestrzegają. No, jeżeli już w ogóle noszą tę maskę, to noszą ją pod nosem. To jest oczywisty przypadek odbicia w drugą stronę. No i druga wiadomość, która ze Szwecji przyszła. Tutaj powołuje się na artykuł w Financial Times, do którego link. Państwo znajdą w opisie filmu. Otóż okazuje się, że szwedzkie firmy właściwie wszystkie wykręcają wyniki grubo powyżej wcześniejszych prognoz, a spadek produktu krajowego brutto na ten rok w Szwecji szacowany jest na około 5%, czyli w zasadzie prawie identycznie jak optymistyczne szacunki Komisji Europejskiej dla Polski. No więc jeżeli rzeczywiście tak to ma wyglądać, jeżeli rzeczywiście jak Anders Stegnel, główny epidemiolog Szwecji, autor tej szwedzkiej strategii walki z koronawirusem stwierdza, Szwecja idzie w tej chwili w przeciwną stronę niż większość krajów, gdzie okazuje się, że liczba zachorowań zaczyna wzrastać, a tymczasem, tymczasem w Szwecji spada. No na przykład przypadek Belgii, gdzie znów wprowadzono obostrzenia w związku z wyraźnym wzrostem. Liczby przypadków, no to chyba powinniśmy z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Ale jak mówię, wnioski ostrożne, bo pamiętajmy, że tak naprawdę pełny wpływ koronawirusa na gospodarki i dobrobyt różnych krajów będziemy mogli ocenić być może za rok, być może za dwa lata. Na razie okazuje się, że ten antyszwedzki hejt, który również trochę spadł na mnie jako osobę. Która się ciepło szwedzkiej strategii wyrażała, no chyba jednak był mocno na wyrost i sprawa jest bardziej skomplikowana. Druga sprawa, o której chcę powiedzieć, a o której pisałem niedawno w tekście, na moim blogu, Warsaw Enterprise Institute. Link do tego tekstu oczywiście, jak zwykle, w opisie filmu. To jest głosowanie w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nad obywatelskim projektem, który miał znosić zakaz uczestnictwa niepełnoletnich osób w polowaniach. No, kwestia łowiectwa, to jest temat, który budzi ogromne emocje. Ja, jak Państwo wiedzą, jestem tutaj zdecydowanym obrońcą myśliwych. Jestem dumny z tego, że zostałem przez Polski Związek Łowiecki odznaczony medalem Świętego Huberta za zasługi związane z popularyzacją łowiectwa, choć sam myśliwym nie jestem. I w tej komisji oczywiście większość ma prawo i sprawiedliwość, bo to prawo i sprawiedliwość już kilka lat temu, nowelizując prawo łowieckie, wprowadziło właśnie taki zakaz uczestnictwa niepełnoletnich osób w polowaniach. I ten zakaz uczestnictwa niepełnoletnich osób w polowaniach oznacza, że rodzic, który zna swoje dziecko najlepiej, nie może go na przykład zabrać, nie może na przykład 16 czy 17-latka zabrać na polowanie. Nie może mu przekazywać tradycji łowieckiej. I to oczywiście ja znam te emocjonalne argumenty przeciwników polowań, którzy mówią: A po co? To jest mordowanie zwierząt, to jest zabijanie, po co tego uczyć? No, jeżeli uważamy, że państwo ma prawo wkraczać w taką sprawę, co jest moim zdaniem złamaniem um, Prawa zawartego w konstytucji, prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, to powinniśmy przeprowadzić przegląd. Wszystkich dziedzin, gdzie może się okazać, że dziecko jest poddane jakiemuś niekorzystnemu wpływowi i pozwolić państwu wszędzie tam interweniować. No, może jest na przykład tak, że rodzice pozwalają dziecku oglądać brutalne filmy. No to może jakaś inspekcja powinna to kontrolować, co dziecko ogląda w domu. A może jest tak, że rodzice dają dziecku do grania na komputerze bardzo brutalne i krwawe gry. No to może też powinna jakaś inspekcja to skontrolować. Co więcej, jest tak, że rodzic może swoje dziecko i to niezależnie od wieku, zabrać na strzelnicę, i na tej strzelnicy dziecko może strzelać z ostrej amunicji. No, czy to po prostu nie jest skandal? Czy państwo tu nie powinno wkroczyć? A jednak nie wkracza. A dlaczego nie wkracza? No, i tutaj właśnie jest teza, którą w swoim tekście zawarłem, i to jest teza o tym, że Jarosław Kaczyński w gruncie rzeczy idzie śladami Sylwii Spurek, tylko jest o kilka kroków za nią. Sylwia Spurek, która bredziła o gwałceniu krów i która generalnie rzecz biorąc jest przedstawicielem takiego nurtu lewicowego myślenia, który w zasadzie chciałby uczłowieczyć zwierzęta. To jest cały ten aspekt tak zwanych praw zwierząt. Ja w swoim tekście wyjaśniam, dlaczego pojęcie praw zwierząt jest oksymoronem: zwierzęta praw nie mogą mieć. Człowiek może mieć obowiązki wobec zwierząt. I powinien je traktować przyzwoicie, natomiast nie ma czegoś takiego jak prawa zwierząt. E, otóż Jarosław Kaczyński ze swoją prozwierzęcą fobią, niewątpliwą, jest w zasadzie w tym samym nurcie i na tym samym kursie co Sylwia Spurek. Tyle, że oczywiście jest mniej radykalny w przekazie, inne są dla niego priorytety polityczne, on się liczy z tym, jak różne jego działania mogą być odbierane. Ale jednak jest to ten sam kurs, a jego partia podąża za tą właśnie prozwierzęcą fobią Jarosława Kaczyńskiego. I dlaczego myśliwi zostali tutaj wybrani? Dlaczego im akurat zabroniono własne dzieci, bo przecież do tego się to sprowadza, zabierać na polowanie? Ano właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że Jarosław Kaczyński ma poglądy, takie, jakie ma, dlatego że Pis tak naprawdę jest po prostu partią lewicową w bardzo wielu sprawach idącą tropami lewicowego myślenia. W 1996 roku w wywiadzie dla życia, którego już nie istniejącej gazety, którego fragment przywołuje również w swoim tekście Jarosław Kaczyński z aprobatą. Mówił o akcjach oblewania farbą futer, naturalnych futer, noszonych przez kobiety. Mówił o tym, że jego bratanica w takich akcjach bierze udział, i właśnie mówił o tym za probatą. No jeżeli Jarosław Kaczyński w 1996 roku popierał niszczenie prywatnej własności w imię prozwierzęcej fobii, to o czym my w ogóle mówimy? Z kim mamy w tym aspekcie do czynienia? No, mamy do czynienia po prostu z ideowym lewicowcem, który propaguje pewne lewicowe wariactwo i to niestety odbija się również na prawie łowieckim. Oczywiście nie muszę mówić, że w tej komisji większość mają posłowie prawa i sprawiedliwości i to oni właśnie głosowali przeciwko. Przyjęcie tego obywatelskiego projektu, co bardzo ciekawe i naprawdę ironiczne, lewica była za tym, żeby obniżyć granicę niedopuszczalności dzieci do polowania do 16 lat, z 18 do 16. Czyli lewica w tym aspekcie okazuje się bardziej konserwatywna i bardziej prawicowa niż prawo i sprawiedliwość. No ale cóż, prawo i sprawiedliwość jest po prostu partią lewicową partią socjalistyczną i przecież nie jest to dla nas i nie powinno być żadne zaskoczenie. I teraz przechodzimy do kwestii powiedzmy gospodarczo, biznesowo, ekonomicznych. Instytut imienia Ludwiga Misesa przeprowadza taką akcję, która polega na rozsyłaniu do posłów pakietów informacyjnych czy Pakietów, które mają ich wyedukować ekonomicznie. Na ten pakiet składają się dwie pozycje. Jedna to raport Instytutu Misesa o dziesięciu prorynkowych, dziesięciu wolnorynkowych sposobach, które mogą po epidemii koronawirusa napędzić polską gospodarkę. I drugi element tego pakietu to jest, proszę Państwa, ta książka. Ekonomia w jednej lekcji Henry'ego Hazlita. Wydana, książka wydana w 1946 roku autorstwa Henry'ego Hazlita, który był dziennikarzem, jednocześnie krytykiem sztuki i właśnie ekonomistą, czyli człowiek renesansu. Ja takich ludzi bardzo cenię i w ogóle uważam, że tylko ktoś, kto ma wiedzę, generalną wiedzę o bardzo różnych dziedzinach życia, może dobrze rzeczywistość ogarniać. Po wydaniu tej książki, która okazała się niezmiernie popularna, i jest jedną z takich najbardziej podstawowych wolnorynkowych pozycji, jakie kiedykolwiek ukazały się na świecie po wydaniu tej książki okrzyknięto Henry'ego Hazlita nowym Frederikiem Bastiatem. Frederik Bastiat, czyli XIX-wieczny publicysta ekonomiczny francuski, autor książki Co Widać i Czego Nie Widać, którą wielokrotnie w swoich tekstach przywoływałem i cytowałem, to również jest taka nieduża pozycja, no mniejsza nawet jeszcze niż Ekonomia w jednej lekcji. I te dwie książki rzeczywiście każdy. Powinien przeczytać, żeby zrozumieć, jak działa gospodarka i jak działa wolny rynek. Zdanie, fragment z książki Hazlita, który chyba najczęściej jest przywoływany i który uważa się za najbardziej symboliczny w tej książce brzmi tak. Z tego też punktu widzenia, całą ekonomię można zawrzeć w jednej lekcji, a lekcję w jednym zdaniu. Sztuka ekonomii polega na tym, by spoglądać nie tylko na bezpośrednie, lecz także na odległe skutki danego działania czy programu, by śledzić nie tylko konsekwencje jakie dany program ma dla jednej grupy, lecz także te jakie przynosi wszystkim. I oczywiście jest to założenie bardzo słuszne i z tego też powodu tę akcję Instytutu von Misesa można i należy poprzeć finansowo, niewielkim datkiem, do czego Państwa namawiam, adres Instytutu i konkretnie adres tej akcji znajdą Państwo w opisie filmu. Natomiast zastanawiam się, na ile ta akcja może być skuteczna. Oczywiście możliwe, że jacyś posłowie po tę książkę rzeczywiście sięgną, jak ją dostaną, być może ją nawet. Poza przejrzeniem przeczytają nawet dokładnie, ale cóż oni mogą? Przecież tak naprawdę polityka gospodarcza polskiego państwa jest kształtowana w gronie kilku, kilkunastu osób. No i ta jedna najważniejsza osoba, która ostatecznie o wszystkim decyduje, a która ma poglądy zdecydowanie inne, po prostu skrajnie etatystyczne. Chociaż oczywiście pracę należy wykonywać. Ja jestem zwolennikiem pracy organicznej. W swoich tekstach wielokrotnie przywoływałem tych wybitnych polskich. Przedsiębiorców i popularyzatorów przedsiębiorczości, zwłaszcza z zaboru pruskiego, którzy w XIX wieku wykonali taką tytaniczną pracę przez dziesięciolecia, ucząc Polaków tego, jak zarabiać i jak poprzez własne sukcesy ekonomiczne bronić się przed pruską polityką zaborczą i to jest chyba ten przykład, o którym zawsze powinniśmy pamiętać, więc tak, no mimo wszystko warto, warto, bo to jest jednak praca, która może się wydawać czasem pracą na ugorze, ale na tym ugorze też w końcu coś może wyrosnąć. chociaż jak spojrzeć na sprawy takie jak kwestia polskiego samochodu elektrycznego, no to czasem ręce rzeczywiście opadają i to jest właśnie ostatni temat, o którym chcę państwu powiedzieć, bo oczywiście Dzisiaj, w dniu, kiedy nagrywam ten komentarz, wielka premiera, jeżeli można tak powiedzieć, tej mizery, czy zera, czy jak to tam się nazywa. No dobrze, złośliwości na bok swoją drogą, jak polski samochód elektryczny można nazwać od gór izerskich, które większości Polaków w ogóle nic, nic nie mówią, i jeszcze próbować jakoś tworzyć taką opowieść wokół tej nazwy, no nie wiem, mógłbym sobie wyobrazić dużo więcej nazw związanych z Polską, a nie właśnie nawiązujących do gór izerskich. Ale oczywiście widzę już te zachwyty. Piękny model, wspaniały samochód będzie produkowany w 2023 roku. Rozpoczynamy produkcję. Przypomnę, że Electromobility Poland ma, miało trzech, to jest w tej chwili drugi, formalnie drugi prezes, Piotr Zaremba, nie mylić z Piotrem Zarembą, publicystą. Szczęśliwie Piotr Zaręba, publicysta, mój kolega nie ma z tym nic wspólnego, a trzecia osoba w ogóle nadzoraj, nadzorująca Electromobility Poland. No i przypomnę, czym jest Electromobility Poland. To nie jest, proszę Państwa, firma, która doszła do wniosku, że ma świetny pomysł na biznes, wyprodukuje w Polsce samochód elektryczny i ten samochód będzie się bardzo dobrze sprzedawał. Electromobility Poland to jest państwowa spółka. Czyli to jest taka emanacja pisowskiego myślenia o państwie. Państwo ma wszystko zrobić. To jest pisowska spółka, w której po 25% udziałów mają cztery spółki skarbu państwa: czyli PGE, Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA i Tauron, Polska Energia SA. Przy czym część z tych spółek energetycznych ma sama bardzo poważne problemy finansowe. No o Tauronie się mówiło, że te problemy są szczególnie głębokie. Czyli cztery spółki Skarbu Państwa decyzją polityczną zostały zmuszone do tego, żeby wyłożyć pieniądze na powstanie kolejnej państwowej spółki, czyli właśnie Electromobility Poland. Nie wiem, czy Państwo pamiętają tę pierwszą zapowiedź premiera Morawieckiego, no wtedy jeszcze wicepremiera Morawieckiego, kiedy będziemy jeździć w Polsce, kiedy w Polsce będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. Który to był rok, proszę Państwa, kiedy to się miało stać? 2025. I ta informacja przez długi czas była główną informacją na głównej stronie spółki elektromobility Poland. I w pewnym momencie, pyk, z tej strony zniknęła. Dlaczego? Naprawdę nie wiem. Przecież mamy na to jeszcze 5 lat, żeby dobić do tego miliona samochodów elektrycznych. Ja o samochodach elektrycznych. Pisałem już wielokrotnie w różnych miejscach, wiedzą Państwo doskonale, że zwłaszcza w technologii bateryjnej uważam je po prostu za zabawki których żaden praktyczny Polak po prostu nie kupi. Nie kupi, dlatego że nie ma infrastruktury, dlatego że deklarowany zasięg przy normalnym wykorzystywaniu tych samochodów jest na ogół znacznie krótszy, czy deklarowany zasięg jest znacznie dłuższy niż ten, który rzeczywiście te samochody osiągają. Jeżeli w przypadku tej nieszczęsnej, mizery zasięg, o którym dzisiaj jest mowa, ma wynosić 400 km, no to oczywiście wszyscy, którzy się interesują tym, jak działają samochody elektryczne, Wiedzą, że jeżeli taki samochód wyjedzie na autostradę i będzie się na niej poruszał z normalną autostradową prędkością dostępną dla każdego benzynowego samochodu, czyli 140 km na godzinę, no to nie rekuperuje energii, bo nie hamuje. A przy takiej prędkości, jeszcze zużywa tej energii wyjątkowo dużo. Więc w trasie taki samochód prawdopodobnie będzie miał nie 400 km zasięgu, ale 300 albo 250 przy tej prędkości. No, dodajmy do tego jeszcze zimę, ogrzewanie i tak dalej. Robi się po prostu śmieszny zasięg. Wiadomo też, że problemem samochodów elektrycznych jest czas ładowania. Ten czas ładowania wciąż, mimo że jest skracany przy użyciu szybkich ładowarek, wciąż jest wielokrotnie dłuższy niż czas tankowania samochodu paliwem. Do tego jest oczywiście jeszcze mnóstwo innych problemów. Kwestia infrastruktury energetycznej. Jeżeli się zacznie podłączać do niej dużo szybkich ładowarek, to ta infrastruktura w Polsce, zwłaszcza, tego po prostu um, nie wytrzyma. Jest kwestia pierwiastków ziem rzadkich, z których buduje się, tworzy się, produkuje się akumulatory do tych samochodów. Te pierwiastki ziem rzadkich występują zaledwie w kilku miejscach na Ziemi, w tym m.in. w Rosji, więc y, tak naprawdę no, odejście od uzależnienia energetycznego od Rosji tutaj może oznaczać paradoksalnie uzależnienie w kwestii właśnie pierwiastków ziem rzadkich. Wiadomo, że infrastruktury Niezbędnej do szybkiego ładowania tych samochodów, większość Polaków po prostu w swoich domach nie ma. Jeżeli się mieszka w budynku wielorodzinnym, to nie ma jak takiego samochodu szybko naładować, i być może tego typu pojazd miałby sens w polskich warunkach, pod warunkiem jednakże, że po pierwsze byłby bardzo tani. A samochody elektryczne nie są bardzo tanie, są absurdalnie drogie w stosunku do swoich praktycznych możliwości w porównaniu z samochodami benzynowymi. I po drugie, gdyby to mógł być drugi albo trzeci samochód w rodzinie, taki służący tylko do przemieszczania się dom-praca, ewentualnie dom-sklep, pod warunkiem, że miałby wystarczająco duży bagażnik, bo z tym czasem też są w samochodach elektrycznych problemy. Ale każdy, kto nie jest oderwany od rzeczywistości, a panowie, którzy prezentowali projekt czy prototyp tego samochodu elektrycznego chyba są oderwani od rzeczywistości, wie, że Polska rodzina nie ma zwykle dwóch, a cóż dopiero trzech samochodów, tylko ma jeden i to na ogół używany. I naprawdę nie bardzo sobie wyobrażam, kto mianowicie miałby wywalać kupę kasy na polski samochód elektryczny, który tak naprawdę zresztą nie jest polski, bo pracowała nad nim, pracował nad nim polski oddział niemieckiej firmy inżynieryjnej. Nad projektem pracowało biuro projektowe z Włoch i w Polsce to on najwyżej będzie montowany, ale przede wszystkim. Znane i uznane marki mają w swojej ofercie znacznie bardziej dopracowane samochody elektryczne. No więc, jeżeli Polak w ogóle miałby taki samochód kupić, to dlaczego miałby sięgać po polski produkt? No z powodów, przepraszam, patriotycznych, no jednak nie tak się kupuje i nie z takich powodów kupuje się samochody. Nie wiem, co ma oznaczać stwierdzenie, że miesięczna rata za leasing. Mizery, izery, ma być niższa od tej oferowanej za samochód spalinowy. To na jakiej zasadzie? I tu dochodzimy właśnie do kluczowej kwestii. To znaczy, jeżeli naprawdę miałoby sens zbudowanie takiego polskiego samochodu elektrycznego, to po prostu on zostałby już stworzony przez prywatne firmy. Ale tak się składa, że z jakiegoś powodu, a z powodu po prostu propagandowego i politycznego, trzeba było zmusić spółki skarbu państwa do wywalenia pieniędzy na Electromobility Poland, trzeba było zmusić Polaków do tego, żeby płacili opłatę emisyjną na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, zresztą właśnie rozwiązywany, likwidowany. Ma to zostać, ma te pieniądze mają zostać przelane na inny fundusz, który się będzie w ogóle takimi sprawami ekologicznymi zajmował. Oczywiście my nadal będziemy w cenie paliwa, opłatę emisyjną płacić, trzeba było to wszystko zrobić, żeby wykreować zupełnie niepotrzebny i sztuczny produkt w sytuacji, kiedy rynek samochodów elektrycznych zostaje zapełniony i nikt, normalny, nie będzie kupował akurat polskiego samochodu elektrycznego. Oczywiście, ja mogę sobie wyobrazić, jak to dalej będzie wyglądało. No jeżeli socjalistyczny rząd PiS będzie koniecznie chciał mieć w tej sprawie sukces, no to może zrobić takie rzeczy. Na przykład, może zmusić wszystkie urzędy państwowe, żeby tę mizerę nieszczęsną kupiły. No to jest jeden pomysł. Inny pomysł jest taki, że z naszej kasy, z naszych pieniędzy, z pieniędzy tych, których na samochód elektryczny nie stać. Zrobi się jakieś sowite dotacje i sfinansuje jakieś kolejne programy ratalne, które pozwolą przeciętnej polskiej rodzinie, zwykłemu Polakowi, kupić sobie mizerę, żeby miało. No bo w końcu, jak już państwowa firma wyprodukowała, to niech ta mizera będzie w każdej polskiej zwykłej rodzinie z tymi dopłatami i za nasze własne pieniądze. No niestety brzmi to absurdalnie, ale niestety jestem dosyć mocno przekonany, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, owszem, jest w stanie taką akcję przeprowadzić. I tu pojawia się pytanie: a czy my musimy w ogóle produkować w Polsce, przepraszam, składać w Polsce jakiś samochód elektryczny pod naszą własną marką? No, oczywiście, nie musimy. Czy to jest nam do czegokolwiek potrzebne? Oczywiście, nie jest nam to do niczego potrzebne. Jeżeli naprawdę chcemy mieć innowacyjną gospodarkę, to proponowałbym na przykład zadbać o to, żeby polscy wynalazcy mieli łatwiejszą drogę do uzyskiwania patentów nie na poziomie polskim, tylko na poziomie światowym. Może państwo powinno w jakiś sposób im w tym pomóc? A może należałoby na przykład zastanowić się, dlaczego polscy naukowcy zamiast zostawać w Polsce tak chętnie wyjeżdżają za granicę, gdzie opracowują nowe i interesujące technologie? A może ktoś na przykład powinien przeprowadzić głębokie dochodzenie, co się stało z grafenem, który miał być takim polskim cudem? Dużo tutaj jest pytań, no ale oczywiście w każdą z tych kwestii trzeba by włożyć sporo wysiłku. Natomiast jeżeli zmuszamy spółki skarbu państwa, żeby ufundowały kolejną państwową firmę, i ta firma ma tutaj robić propagandową mizerę, bo to nasze jest, i to my tu wstajemy z kolan tym, właśnie samochodem elektrycznym, który nie wiadomo po co jest, więc nikt nie zapyta. Nie trzeba się obawiać, że ktoś zapyta. No to jeżeli tak się dzieje, to pomyślmy, jakie to są korzyści. Ile osób znajdzie zatrudnienie przy produkcji tego samochodu? Ile osób znajdzie zatrudnienie jeszcze w Electromobility Poland? Jakie to fajne miejsce do pracy? Ile osób jeszcze może się obłowić na różnych ulepszeniach inżynieryjnych, na wdrażaniu tego pojazdu, na jego projekcie? Bo już trochę się obłowiło, prawda? Ale to jest dopiero początek i to nie jest nasze ostatnie słowo. Towarzysze partyjni będą mieli wspaniałe miejsce zatrudnienia i to być może nawet na długie lata, bo przecież zawsze można. Jakoś tak to urządzić, żeby tego programu mizery, czy na przykład sponsorowania takiej mizery, nie dało się um, tak szybko zamknąć. Krótko mówiąc, ten cały nieszczęsny, tak zwany polski samochód elektryczny to jest i hucpa, i skandal, i zabawa naszymi pieniędzmi. To jest, proszę Państwa, zabawa naszymi pieniędzmi. Na koniec chciałbym Państwu zadedykować jako komentarz do tej y, mizernej chucpy fragment z rozdziału Roboty Publiczne z książki wspomnianego przeze mnie wcześniej Frederika Bastiata. Co widać i czego nie widać? W tym rozdziale Frederic Bastiat pisze tak. Rozważcie zatem problem w tych dwóch jego aspektach. Widząc użytek, jaki Państwo robi z owych przegłosowanych milionów, pomyślcie również o użytku. Jaki zrobiliby z tych samych milionów podatnicy, a nie jest im to dane. Wówczas zrozumiecie, że przedsięwzięcie publiczne to medal, który ma dwie strony. Na jednej figuruje pracujący robotnik z taką dewizą to widać, na drugiej zaś robotnik bez pracy z takim podpisem tego nie widać. Sofizmat, który tu zwalczam, jest tym bardziej niebezpieczny, że jest stosowany do robót publicznych że służy jako usprawiedliwienie najbardziej szalonych przedsięwzięć i rozrzutności. I z tym państwa dziś zostawiam Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.